Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Komunizm za wszelką cenę. Komunizm za wszelką cenę, czyli komuniści w Ameryce chcą albo zapakować Sąd Najwyższy, albo zapakować Izbę Senatu. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No co to znaczy zapakować? Zapakować to znaczy dołożyć. Dołożyć więcej osób, dołożyć więcej stanów. Sąd Najwyższy w Ameryce ma teraz 9 osób, czyli w zasadzie większość, zawsze może być większość, tak? Może być 4 przeciwko 5, czy 5 za, 4 przeciwko. No jak jest równa liczba, no to zawsze może być równowaga i wtedy nie ma decyzji. Także liczba tych sędziów jest bardzo ważna. No w przeszłości Sąd Najwyższy miał 6, 7, 10, no i zostało na teraz jest 9 sędziów albo sędzi. No i tak już jest od 1869 roku. Socjalizm trzymał, komuniści trzymali większość w Sądzie Najwyższym przez ostatnie 30-40 lat, no bo no tak wychodziło, tak się społeczeństwo zmieniało, ludzie powiedzmy, czy odchodzili, czy umierali, no bo to prezydent decyduje o nominacji sędziego, czy sędziny, kiedy jest wolne miejsce, no i teraz wolne miejsce się zrobiło. I nominowaną kandydatką wybraną przez prezydenta Trumpa jest Amy Coney Barrett, katoliczka, no i ona jest dla komunistów bardzo kontrowersyjna. No i teraz oni właśnie, żeby z powrotem wciągnąć się do tej swojej większości, no to chcą, żeby było tam 11 sędziów, no bo wtedy byliby w stanie prędzej czy później dociągnąć swoich komunistycznych, lewackich sędziów. No i mówią właśnie, że będą dopakowywali ten sąd. No, Amy Coney Barrett, no porządna kobieta, porządna sędzina, tłumaczyła się teraz przez tymi wściekłymi lewakami. No ale Senat wybierze na 99%. I teraz komuniści się biorą za Senat, tak? Jak można zmienić Senat? No Senat, przewagę można zrobić w ten sposób. Co to jest Senat? No Senat, no to jest wyższa izba kongresu. Senatorzy są wybierani na 6 lat. No i każdy stan ma 2 senatorów. Także jest 50 stanów, czyli 100 senatorów. No i jest niższa izba reprezentantów, którzy są wybierani na 2 lata. No i tam jest 435, także że 535 osób jest w tym tak zwanym kolegium wyborcze, to jest Electoral College, który jedzie i przedstawia, czy pokazuje głosy każdego stanu właśnie poprzez tą liczbę. To jest 100 plus 435. No tam są jeszcze inne dodatkowe parę osób, bo tam jest dystrykt Columbia i tak dalej. No ale to właśnie całe te liczbowo, to tak to się przedstawia. No i co zrobić, żeby było więcej lewaków? No trzeba dołożyć stanów. W czerwcu Izba Reprezentantów, gdzie jest większość socjalistów, no powiedziała, że będzie chciała wciągnąć jako stan dystrykt Columbia, czyli ten dystrykt Kolumbii. Na dzień dzisiejszy, no to jest po prostu taki kwadrat pomiędzy Virginią, no Washington sam, Washington, kiedy ludzie mówią Washington DC, no to znaczy Washington District Columbia. To nie jest stan, to jest po prostu taki kwadratowy terytorium federalne. No i dlaczego to zrobili założyciele Ameryki? No powiedzieli, że ta ziemia, ta część to jest stolica i to jest stolica federalna i to jest dla wszystkich stanów. I to nie jest stan, to jest dystrykt federalny. No i tak zostało.
Tam jest strasznie dużo czarnych i dużo urzędników, na około do 150 mil, no to mieszkają w zasadzie sami socjaliści, sami demokraci tam w Stanach sąsiednich, no to głosują zawsze lewacko, no bo to jest budżetówka, tak, to jest budżetówka, to są pieniądze, no i tam dużo ludzi, którzy jest na, powiedzmy, na garnuszku państwa, no to też tam jest przygarnięta, no bo w stolica wyżywi, no ale to sama stolica, no to nie jest Ameryka. Komunizm, no to był popularny już od Marksa w wielkich miastach, no i jest w Ameryce jest to samo. Wschodnie wybrzeże, jak tam jest, powiedzmy, Anglia, tu jest Atlantyk, no to wschodnie wybrzeże jest kompletnie socjalistyczne, zachodnie wybrzeże jest kompletnie socjalistyczne, no ale cały środek Ameryki jest powiedzmy konserwatywny, jest republikański, jest Bóg, honor, ojczyzna, a tutaj są skrobanki, powiedzmy konfiskacja broni, wszystko państwowe na tych dwóch wybrzeżach, a w środku po prostu ludzie chcą pracować, być niezależni, mieć swoją wiarę i być zostawieni w spokoju. Także to są te dwie Ameryki, te boczne i ta środkowa. No i ten District Columbia właśnie po to był zrobiony. Jak oni mogą osiągnąć, no i Puerto Rico. Puerto Rico jeszcze może być dociągnięte, no bo Puerto Rico no to jest Commonwealth. Commonwealth, no to w zasadzie tak na polski to można powiedzieć, że to jest Rzeczpospolita. To jest common, to jest wspólnota, wealth to znaczy dobro, czyli to jest taka Rzeczpospolita. Była Polska Rzeczpospolita Ludowa, no czyli Polska Rzeczpospolita Lud, to dodali. No ale to jest Rzeczpospolita, taka wspólna sprawa. Wiele stanów w Ameryce też jest nazywanych właśnie Commonwealth. Puerto Rico, no to jest, nie jest stanem. Tam ciągle się pchają, to już od 1950 lat, no to były propozycje. No kongres mówi, że jeżeli Puerto Rico, jeżeli obywatele zdecydują się, no to będą przystąpią do Ameryki, no ale tam jest dużo przeciwko, tam są problemy też na dzień dzisiejszy, to są finansowe, powiedzmy, bo Puerto Rico dostaje ciężkie pieniądze w pomocy. Ludzie z Puerto Rico, jeżeli przyjadą do Ameryki, to nie potrzebują ani zielonej karty. Oni są po prostu, mają paszporty amerykańskie. No tyle tylko, że to jest terytorium Puerto Rico. Mogą pracować legalnie, mogą emeryturę dostawać tam, jak przyjeżdżają do, powiedzmy, był takie taki musical Hair, czyli w Nowym Jorku, tam w latach 40-tych, 50-tych to strasznie dużo Portorykańczyków było, no część właśnie widzi, że to Portorykańczycy, no bardzo często, no to tam po tej ciemnej stronie legalności działają, no ale to są normalnie legalni mieszkańcy Ameryki i tam było dużo sprzeciwu, tam od lat było sprzeciwu, tam mieli różne głosowania, nie głosowania, nie za bardzo im to wychodzi. No ale co by się stało? No to właśnie by dwa głosy senatorów przyszły z District Columbia na 100% praktycznie demokratyczne. No i cała ten Puerto Rico, te socjalistyczne, przyzwyczajone do rozdawnictwa też było. Także cztery miejsca w Senacie socjaliści by uzyskali. No takie, no nie tyle fałszowanie, co granie tymi miejscami w Senacie, no to też już odbywało się. Ostatnie ze stanów, które były dopuszczone, no to nie tak dawno w sumie, bo to 1959 rok, Hawaje i Alaska były dopuszczone do
do Stanów Zjednoczonych, bo było poprzednio 48, a teraz już jest 50, także te dwa stany doszły. No i dlaczego Hawaje były wtedy republikańskie, a Alaska była demokratyczna, no i jedna partia była przeciwko właśnie, żeby tych senatorów uzyskać. No i Eisenhower zgodził się na dopuszczenie jednego Alaski, no bo nie dało rady dopuścić Hawaii bez Alaski. Także to wtedy było jakoś wybalansowane. Na teraz czterech senatorów to by było tylko czysto socjalistyczne. No cały ten ruch lewacki, no oni właśnie teraz ostatnio wykombinowali taki cwany ten ruch po tym, jak Trump wygrał. Po prostu oni kombinują, zmieniają wszystko, co jest ustabilizowane, tylko żeby wygrać na swoją kartę. Dlaczego tak się stało? No przez ostatnie lata cała ta partia demokratyczna, no to poszła kompletnie na lewo. No i ale Ameryka jako taka nigdy nie poszła tak kompletnie na lewo. Także jak się popatrzy taką średnią ważoną na te Stany, no to większość Stanów to jest po prostu republikańska, a Stany same w sobie są bardziej republikańskie niż średnia krajowa, no bo jest dużo, dużo więcej. Socjaliści mówią, że to musi być prawdziwa demokracja. No oni tłumaczą właśnie, że to, co założyciele konstytucji mieli na myśli, no to nie ma sensu, bo było coś takiego jak kompromis z Connecticut. No o co to chodziło? Właśnie o to chodziło, żeby mieć Izbę Reprezentantów tą liczebną i Izbę Senatorów tą stanową, żeby powiedzmy Kalifornia, która ma tam kilkadziesiąt milionów, no to głosuje tymi reprezentantami, no ale w Senacie ma dwóch senatorów i Rhode Island, gdzie ma powiedzmy 1/10 populacji Kalifornii, też jako stan ma swoich dwóch senatorów. I tu jest cała ta różnica w tych wszystkich matematykach. To właśnie tu jest ta różnica, którą wielu osób nie rozumie, dlaczego tak jest. No ale lewactwo mówi chwileczkę. Jeżeli jest 40 milionów Kalifornijczyków i 4 miliony z Rhode Island, powiedzmy, no to jeżeli będzie większość tego głosowania, no to większość wygrywa. No ale wtedy Rhode Island ma nic do powiedzenia, tak? No i właśnie to całe ta mądrość tej konstytucji to jest to, że te małe stany mają coś do powiedzenia. I teraz komuniści chcą to zniszczyć. Po prostu chcą liczyć. Tak jak wam tłumaczą, dlaczego ktoś miał 2 miliony więcej głosów, tak jak powiedzmy Clintonowa, dlaczego ona nie zostaje prezydentem, no to właśnie tu jest ta odpowiedź. Jest ta odpowiedź, że stany, małe stany głosowały za Trumpem i ilość tych stanów powoduje to, że jednak nie jest głos równy głosowi, tak? No bo są stany, gdzie ludzie nie chcą mieszkać. Ludzie na wsi, też ludzie na wsi, dużo mieszczuchów, powiedzmy, nie chce mieszkać. Miasta po prostu żyją z tej budżetówki. No i to ma wszystko to sens, tak? To jest kwestia jest taka, że będą właśnie mówili, że jeżeli ludzie się będą sprzeciwiali przeciwko dopuszczeniu Dystryktu Kolumbii i Puerto Rico do Senatu, no to jest to, że będą rasistami, no i faszystami, tak? No, na dzień dzisiejszy wszystko, każdy, kto się nie zgadza z komunistami, to jest przezywany jak nie rasistą, no to jeszcze faszystą. No, czy homofobem, no nie za bardzo jak można tam podłączyć do tego, no ale przypuszczalnie też będą wyzywali od tego. Co jeszcze? No to jest ciekawe, że
Jak lewica działa, że jest w stanie coś takiego wykombinować, wymyśleć tylko dlatego, żeby zmienić, żeby mieć jakiś taki ekstra punkt zaczepienia czy wycwaniakować. No jest to straszne. Komuniści ogólnie rzecz biorąc chcą zlikwidować, tłumaczą, że cała Ameryka to jest skorumpowana, cała Ameryka to jest okrwawiona, wszystkie instytucje są powiedzmy winne wszystkiego, no ale wszystkie instytucje zostały też opanowane, przez lewactwo, szkoły są opanowane, uczelnie są opanowane, prasa, telewizja, politycy, tak samo urzędnicy w miastach, FBI, czyli Federalne Biuro Śledcze, CIA, czyli agencja wywiadowcza, która działa poza granicami. No wszystko to jest w zasadzie opanowane tym marszem przez instytucje. To są lewacy. Nie wiadomo kiedy ten Kiedy to się zmieni. No ludzie się ożywiają. Republikanie się ożywiają, budzą się, widzą co socjaliści proponują. No socjaliści proponują jednopartyjny system taki jak w Rosji, czy w Polsce, czy na Kubie, czy w Chinach. Ale musi być demokracja, tak? Musi być demokracja, musi być jednak ten balans, te wahadło, które chodzi co 4, co 8 lat, że wygrywają konserwatyści, czy wygrywają ci postępowi socjaliści. No i ludzie mają wybór, bo jeżeli ludzie nie będą mieli wyboru, jeżeli sobie nie powiedzą, co myślą na ten temat, jeżeli jest tylko jedna myśl partyjna, no to jest koniec, to jest wtedy koniec, no bo ta jedna myśl partyjna prędzej czy później dochodzi do głosu, że trzeba fizycznie eliminować. No i zaczyna się ściganie przeciwnika politycznego, wsadzanie do więzienia, wsadzanie do szpitala dla wariatów i tak dalej, i tak dalej. Jakieś rzucanie kul pod nogi dzieciom, rodzinom i tak dalej, zwalnianie z pracy. Także ta walka polityczna w Ameryce, to, że są te dwie partie, no nie ma wielu partii, no bo to zawsze jest koalicja, to jest podstawowa rzecz. Ludzie też chcą proponować, żeby te wszystkie instytucje, Senat czy Izba Reprezentantów, żeby była powiedzmy proporcjonalna do ilości ludzi tej rasy, czy tamtej rasy, czy tego koloru skóry. No ale to widać jak to nie działa w Libanie i tak samo widać jak to nie działa w Belgii. Tak, także to jest dosyć kretyński pomysł. Jeżeli jesteś Polakiem, jeżeli jesteś Polką i mieszkasz, i masz obywatelstwo amerykańskie, mieszkasz w Ameryce, masz prawo głosowania, no to głosuj. Głosuj, nie głosuj na socjalistów, nie głosuj na komunistów, nie głosuj na Bidena, nie głosuj na Harris. Masz jeszcze szansę prawdopodobnie zmienić swoją przynależność partyjną, a jeżeli nie chcesz głosować na Trumpa, to po prostu nie idź. Posiedź, pooglądaj telewizję, nie dodawaj tego kamyczka do końca Ameryki. Jeżeli jesteś independent, czyli niezależny, czy niezależna, no to po prostu wybierz kartę republikanów, konserwatystów, Bóg, honor, ojczyzna, rodzina, uczciwość i tradycja. Także, że to zrób. Republikanom nie mam co mówić, tak? Większość normalnych Polaków, którzy przyjechali do Ameryki, no to przyjechali właśnie, bo zostawili socjalizm z tyłu, no i przyjechali dla tych możliwości życiowych, przyjechali dla tej swobody politycznej, część przyjechała dla możliwości doceniania tego, że pozwolenie na broń jest zabronione, no różne rzeczy ludzie sobie wyobrażali, no ale ogólnie rzecz biorąc, no to jeżeli ktoś jest uczciwy, no i ma
na uwadze dobro Ameryki, musi głosować konserwatywnie. Zdrowia, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz, serdecznie zapraszam. Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzin-dzin o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia, pamiętaj, nie głosuj na socjalistów, nie głosuj na socjalistów, głosuj na normalnych, głosuj na republikanów.